Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. Dzisiaj operatorem telefonu i kamerki telefonicznej, czy telefonowej, nie wiem, jest Pawełek. No dziś mamy ukrop. Wczoraj mieliśmy ukrop. Jest tu praktycznie na słońcu grubo ponad 30 stopni, dlatego tutaj siedzimy w cieniu. Plaże tam widzimy, to wszystko. Paweł, pokaż, jak mamy na piękną plażę z daleka. Dzisiaj teraz tych żaglówek troszeczkę już tam nie widać, bo odpłynęły, ale tam było troszeczkę wyczerpane. Ale my tu całkiem co innego. Dziś na karmę przygotowaliśmy dla gołębi Naturvet z Vitalvetem i z Coxivetem. Czyli tak to wygląda. No i raz w tygodniu zawsze robimy zioła cały dzień, naturalne też zioła. Czyli zbieramy, tutaj mamy cały kawał łąk, to możemy sobie zbierać. Chociaż teraz te gołębie jak wychodzą, jeszcze sobie zbierają na trawie, to one sobie tam znajdą, co one potrzebują. Ale warto zawsze coś naciąć. Dlatego my stosujemy takie zioła. Oczywiście można do tego dodać jeszcze troszeczkę warzyw, jak ćwikły, jak tam jakieś liście inne, ale selera naciowego my dajemy teraz tak. No to jest, czyli mlecz, mniszek lekarski. Mniszek lekarski, nawet Pawłowi nieraz co zrobimy? Jajecznicę. Jajecznicę na mniszku lekarskim, tak. Czyli mniszek lekarski. Do tego jest pokrzywa z góry, taka delikatna, żeby nie mocno koliła. Do tego jest babka lancetowata i jedna z lepszych zielarskich rzeczy dla ptactwa to jest krwawnik. I to wszystko po prostu sobie drobno będziemy kroić. No pokrzywy trochę kują. No ale one po to są stworzone, żeby kuły. Dużo tam jest kwasów różnego rodzaju i te gołębie to sobie bardzo fajnie jedzą. One się przyzwyczajają, bo mówię, trzeba to troszeczkę na początku drobniej kroić, one sobie to będą sobie fajnie jadły. Te z dołu łodygi warto sobie najpierw na początku też troszeczkę obciąć i wyrzucić te twarde, ale jak tam wam zostanie trochę, to one po prostu albo tego nie zjedzą, albo to zjedzą takie twarde, to się nic im nie stanie. I takie, mówię, pokrojone później drobno te nasze tu zioła z naszej tu łąki, ale to jak robię to od lat i zawsze to taki sam mniej więcej zestaw, nieraz to mówię, do tego się dodaje troszeczkę warzyw, czy selera naciowego, czy ćwikły, liści z buraczka, bardzo fajnie to jest, i liści z chrzanu. Na następny tydzień już chrzan bardzo fajnie się rozrósł u mnie w ogrodzie, czyli też będziemy zawsze już im troszeczkę z liści chrzanowych tu jeszcze powrzucamy. I takie coś mieszamy później z karmą, albo dajemy osobno, one sobie bardzo fajnie to zjedzą. Dzisiaj nie wypuszczaliśmy ani gołębi tych starszych, ani nie wypuszczaliśmy tych gołębi średnich, wypuszczaliśmy te najmłodsze, żeby tak sobie, mówię, czasem mocno intensywnie nie latały, gdyż przy takich temperaturach też jest później kłopocie nas zaczyna robić u gołębi ze zdrowiem, bo wczoraj to grzało ponad 30 stopni. W gołębniku robiliśmy fajnie kąpiel, dzisiaj tak samo powtórzyliśmy kąpiel, mimo że się wczoraj wszystkie kąpały, to się dzisiaj jeszcze raz wszystkie kąpią. Czyli jest im ciepło, tak jak nam. I dlatego coś się na nóż tu rozkręca, ale zaraz go skręcimy. I tak przygotowane te nasze zwykłe zioła podamy na karmę i gołąbki sobie wyjadą. A teraz jeszcze sobie przejdę tam dalej. Mam dudni ten papa na tym dachu, bo dzisiaj jest też mocny wiatr od wody, taki
południowo-wschodni, czyli tutaj w naszą stronę mocno, jakby to powiedzieć, dyma. No, tak jak mówiłem, te młodsze są dzisiaj wypuszczone, też ich nie wypuszczałem wszystkich jeszcze, wszystkich tymi drzwiami, gdyż tak jak mówię, są dosyć mocne wiatry i może być później problem, że one sobie nie dadzą rady, bo teraz się troszeczkę uspokoił, ale są momenty, gdzie on jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No. Przypominam, kończy się dostarczanie gołębi. Jeszcze mamy parę dni, jeżeli ktoś tam coś tam, to warto jeszcze sobie je dostarczyć. Jeżeli ktoś jeszcze chce jakieś rezerwy wstawić, to też jeszcze rezerwy można wstawić, gdyż może to różnie bywać. Dzisiaj, wczoraj zaatakował jastrząb jednego, nie, dzisiaj zaatakował jastrząb jednego, wczoraj zaatakował jastrząb jednego gołębia z tych właśnie, z tych młodszych. Odebraliśmy, ale niestety już nie dało rady. Dzisiaj spokój. Czyli miejmy nadzieję, że to był tylko taki przelotny drapieżnik. No. Dobra, idziemy krajać, będziemy karmić, wołać. Chcieliśmy szczepić ten boks w poniedziałek albo dzisiaj, ale niestety przy tej pogodzie nie będziemy szczepić, bo to jest za gorące. Do usłyszenia. Dobry lot. O, jeszcze zobaczymy, czy tamte się wykąpały, bo one dwie. Już tam jeszcze tylko dwie michy zostawiłem z wodą. To już leżą wszystkie poukładane. A tu, wszystko leżą sobie, się mówię, kąpały, a jeszcze siedzą tam w wodzie, ale no mówię, tą wodę już wylejemy, bo jest znowu bialutka. Do usłyszenia, dobry lot. Też warto, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, powiedzieć, że w tej chwili przy takich upałach też do wody podajemy tutaj pulmo Zorego. Razem tak miks, obydwa te środki do wody. Pulmo przy tych upałach bardzo fajnie im wpływa, inhaluje je, a Orego, tak jak zawsze, nie pozwala się, żeby w tej wodzie się tam cokolwiek rozwijało. Teraz już mówię, do usłyszenia, dobry lot.